Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka komisjo. Ja jestem członkiem Komisji Rolnictwa od miesiąca, można powiedzieć, więc nie podpisywałem tego wniosku, ale oczywiście go popieram. I również ten wniosek, czy nasza decyzja o zwołaniu w trybie 152 tego posiedzenia był podyktowany spotkaniem również po pierwsze zespołu parlamentarnego lubelskiego, a później Komisji Aktywów i Energii, na którym omawialiśmy sytuację w zakładach azotowych w Puławach, ponieważ zostało przedstawione, że strata za pierwsze półrocze 2023 roku zakładów azotowych wynosiła około 282 milionów. Strata całej grupy to chyba 500 milionów, więc poprosiliśmy o zwołanie i przedstawienie informacji, w jakim kierunku ta właśnie działalność i zakładów azotowych, czy całej grupy idzie, bo to jest dla nas bardzo ważne z punktu widzenia i województwa lubelskiego, oczywiście całego kraju. Zdając sobie sprawę, że ceny nawozów to przede wszystkim cena gazu, podyktowane to było wzrostem na giełdach cen gazu i wtedy nastąpiło ograniczenie produkcji nawozów, to po pierwsze. Po drugie, ciekawi jesteśmy, jak nasz przedstawiciel, bo tego naprawdę nie wiem, głosował w Radzie Unii Europejskiej, kiedy to znoszono cło na nawozy amoniak amoniak i saleczak, chyba. Mocznik i amoniak. To było w 2022 roku, więc prosiłbym rząd o odpowiedź w tej sprawie. Jeżeli będziemy już mieć informację, jak głosował nasz przedstawiciel, czy rząd polski w ślad za tym wystosował jakiekolwiek pismo związane, żeby to cło przywrócone zostało, bo wtedy import nawozów, i to nawozów tanich, jak nas informowano, to z różnych krajów, trzecich krajów do Unii Europejskiej był bardzo masowy i to można powiedzieć, że ten import wzrósł około 24%. Jak wynikało z informacji, którą posiadamy, zapasy nawozów są duże, cena spadła. Co bardzo interesujące, przedstawiciel, który sprzedaje te nawozy, a współpracuje z zakładami azotowymi w Puławach, kupił te nawozy, ponieważ jak powiedział na spotkaniu, jest patriotą i niech to nie zabrzmi górnolotnie czy patetycznie, kupił po dużej cenie, jaka była wtedy oferowana przez zakłady azotowe w Puławach i dzisiaj ma problem ze zbyciem tychże nawozów, bo cena konkurencyjna jest zupełnie niższa niż od ceny zakupu, którą wtedy dokonał. Więc kolejną kwestią jest, jak wydaje się, bardzo istotna sprawa strategiczna o propozycji Orlenu o połączeniu zakładów azotowych z firmą Anwil S.A., czyli spółką Orlenu, i że to ma być, jak było powiedziane, biznesowy projekt i ratunkowy dla zakładów azotowych. Czytam w różnych opiniach, że to może być również projekt, który zagrozi funkcjonowaniu całej grupy Azoty. Takie są wypowiedzi, chociaż pan prezes Chin zgodził się na tym, że ten projekt zaprezentowany przez pana prezesa Obajtka jest bardzo dobry i bez tego grupa Azoty, że bez Puław będzie funkcjonowała. Więc ciekaw jestem, jaki jest stan formalno-prawny. Na dzisiaj oczywiście pan prezes Obajtek na konferencji przedstawił, że ta kwestia zostanie rozstrzygnięta do końca tego roku, że są zlecone badania due diligence, czyli analiza finansowa dogłębna i rzetelna firmy i to będzie ukierunkowane. Wtedy decyzje będą na tej podstawie podjęte. Krótko mówiąc, jaka była decyzja rządu polskiego w sprawie zniesionego cła na nawozy do Unii Europejskiej, czy była reakcja później w związku z sytuacją cen, spadkiem gazu oczywiście i spadkiem cen nawozów, czy rząd polski w tej sprawie interweniował w jakikolwiek sposób do Rady, czy też do Komisji Europejskiej. I to są te pytania, które chcielibyśmy, żeby one dzisiaj padły ze strony ministra, czy też przedstawicieli spółki, które przecież Skarb Państwa ma udział wiodący. Już nie będę mówił o tym wątku, o którym rozmawialiśmy, o firmie Akron, która dzisiaj jako firma Norica Holding pana właściciela rosyjskiego Moshe Kantora, która ma 20% akcji w grupie całej Azoty, że jaka jest reakcja w ogóle na te aktywa, że tutaj spółka przedstawiła informację, że nie ma wpływu pan Moshe Kantor, chociaż przedstawiciel zakładów azotowych z Puław powiedział, że ten nawóz tani, który przychodzi właśnie różnymi drogami do Polski, to między innymi, nie wiem,
czy to jest prawda, że to jest właśnie nawóz tego właśnie właściciela Moshe Kantora, który notabene jest na liście sankcyjnej Unii Europejskiej i został objęty sankcjami Unii Europejskiej. Tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję wnioskodawcom.